Powiedziałbym, ale gigant, ale już wiemy, że na Agritechnice będzie coś jeszcze mocniejszego. Coś mocniejszego i coś większego, zgadza się. To nasze najnowsze dziecko w gamie przetrząsaczy, to przetrząsacz karoluzowy, 10-karoluzowy, 11-metrowy. Projektując go i tworząc już bryłę 3D, mieliśmy informację, że zapotrzebowanie jest na jeszcze większe rozwiązanie. I idąc w tym duchu, ten został zaprojektowany z możliwością tego, żebyśmy kolejnego większego brata też na podstawie tego, można powiedzieć, tej konstrukcji rozwinęli. I dokładnie tak samo zrobiliśmy. Także został zaprojektowany i będzie pokazany właśnie na Agritechnice większy brat, 13-metrowa gdyby szerokość robocza tego przetrząsacza. Czyli 12 to będzie 13-metrowy? Tak. Ten jest 10. To jest 11. Ten jest 11-metrowy. Okej, okay. No to rzeczywiście, bo tak jak też powiedział podczas konferencji dyrektor handlowy Karol Dziękoński, coraz większy popyt jest na większe maszyny, rozwinęliście się w tym kierunku, gdzieś te kraje, te firmy, które zdobyły, no, których zdobyliście zaufanie, kupują ten sprzęt i to nie jest jakby, kryzys tutaj nie jest dla nich przeszkodą, dla tych, tak, tych większych. Nie tylko, że kupują, ale także w pewnym sensie albo zachęcają, albo wymuszają, tak, że jeżeli chcemy być obecni i rozwijać się na danym rynku, a rynek właśnie rozwija się w stronę właśnie coraz większych gospodarstw, coraz większych areałów, tak, a przy większym jasna sprawa, że musi być efektywnie, jeśli chodzi o pracę, tak. Rolników jest coraz mniej, praca musi być coraz bardziej efektywna i dlatego potrzebne są maszyny, które sprostają tym rozwiązaniom. Stąd naturalny rozwój w naszej gamie produktów do tego, żebyśmy mieli coraz większe maszyny. No i odpowiadając też na to pytanie, tak, no, w gamie przetrząsaczy to jedno, w gamie zgrabiarek drugie, w gamie kosiarek trzecie, także wszędzie tam i kosiarek bijakowy tak samo też, jak gdyby tutaj wzrastamy. Czyli każdy segment rynku, w którym jesteśmy, idziemy w tą stronę właśnie w rozwijaniu się w coraz te większe maszyny, które usprawnią pracę, czyli oprócz samych tych maszyn, to o czym wspomnieliśmy wcześniej, systemy, które wspomagają pracę, czyli gdyby system gdyby nadzoru maszyny, czyli w jakiej kondycji ona jest, informacja dotycząca zbioru, jaki jest z danego obszaru, to są dane, które są na dzień dzisiejszy właśnie tym naszym rolnikom bardzo potrzebne i które będziemy mieli. A pan jako dyrektor ośrodka badawczo-rozwojowego Samaszu, z których rozwiązań w tej maszynie jest najbardziej dumny? Przede wszystkim, znaczy dumny jestem z tego, że maszyna jest maszyną wytrzymałą i bijemy, można powiedzieć, no, konkurencję tym, że nie zaoszczędzamy na grubości blach czy na pewnych tam rozwiązaniach, które będą tańsze, ale chcemy dać produkt, który przede wszystkim jest wytrzymały. To jest największa duma. Dwa, innowacyjne rozwiązanie, jeśli chodzi o sam sposób składania tej maszyny, czyli jest sekwencyjny i składa się na tym wózku. Jak pan zobaczy, w obrysie tym transportorem, który jest wskazany i tylko i wyłącznie zezwolony do ruchu, ona się mieści, czyli no z 11-metrowego do 3 metrów składamy się w bardzo krótkim czasie i co powoduje to, że nasz klient, no, nie musi mieć specjalnego sprzętu do transportu, tylko po prostu podczepiony do ciągnika na wózku. Tak, wyjeżdża. Szerokość robocza jedno to jedno, robi wrażenie, ale te wyzwania transportowe, prawda, to jest chyba bardzo ważna rzecz i dużo nad tym jest pracy. Tu konstrukcyjnie to, jakbym powiedział, to jest majstersztyk, tak? Ponieważ trzeba pogodzić właśnie tą szerokość, poszczególne układy robocze, poszczególne ich składanie, w jaki sposób zrobić sekwencję, w jaki sposób umożliwić rozwiązania, żeby z jednej strony zamykało się, z drugiej strony dociskało, z trzeciej strony pomagało otwierać. Także cały system gdyby sterowania tą maszyną, to też jest taka ciekawostka, która jest tutaj zastosowana. No i powoduje to, że ta maszyna mimo swych gabarytów jest jednak lekka i sprytna i szybka, jeśli chodzi właśnie o obsługę. Ile czasu się składa? W sekundach bym powiedział. No. Imponująca konstrukcja. Już jest w sprzedaży, ten model? Już jest w sprzedaży. Tak, zgadza się ta maszyna. Tak. Kolejna P12 będzie jakby po premierze będzie oferowana naszym klientom. No dobrze, jesteśmy ciekawi tej 12. Mam nadzieję, że będzie się dobrze sprzedawała. Na pewno. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.